W 49 roku przed naszą erą Juliusz Cezar przekroczył Rubikon. Ja taki Rubikon przekroczyłem parę lat temu, będąc w głównej siedzibie Lloydsa w Londynie i podczas jednego z wieczorów po pracy, kiedy już byliśmy wszyscy na spotkaniu, stoimy na dachu w restauracji w samym City w Londynie. Rozglądam się dookoła z moim przyjacielem, jeszcze wtedy kolegą Maciejem, Tomkiem, Kubą. Staliśmy, pamiętam, popijałem gin z tonikiem, patrzę na Tower Bridge, niesamowity Londyn. No i zaczynamy rozmowę, jakie mamy plany. Słyszę od Macieja, który patrzy na mnie i mówi, że udaje się do Stanów Zjednoczonych, że tam będzie wdrażać kolejne przedsięwzięcie w salonach samochodowych, u dealerów i ten program będzie na całe Stany, tak więc to jest jego następne przedsięwzięcie, które właśnie kończy. Olivier Anglik, jego wspólnik, uśmiecha się i mówi, że musimy dokończyć te oprogramowania, które są w Republice Południowej Afryki, tak więc leci pojutrze, aby dokończyć ten interes i to przedsięwzięcie, żeby lepiej zakończyć rok. I ja wtedy tak stoję z tym, pamiętam, drinkiem, słucham ich i czuję, że pycha i moja pewność, wiesz, jesteś najlepszy w kraju, jeżeli chodzi o sprzedaż, jesteś wiodącym partnerem i stoisz w Londynie na dachu pomiędzy takimi gośćmi, którzy robią największy biznes na świecie, a mi się wydawało, że to ja jestem dobry. Doprowadziło to do tego, że uzmysłowiłem sobie wtedy, że czułem się jak król na wsi, a okazało się, że byłem wieśniakiem w mieście. To był moment, który miał ogromny wpływ na moje życie, bo podjąłem wtedy decyzję, że chcę robić o wiele czegoś więcej i zacząłem. I podjąłem decyzję, aby stworzyć markę People Helpera. Ta decyzja nie narodziła się tam, ale tam uzmysłowiłem sobie, że doszedłem do pewnego brzegu i przekroczyłem wtedy umysłowy Rubikon.